Bezpieczeństwo obywateli to najistotniejsza wartość życia społecznego Polaków. Objawia się w wielu aspektach życia każdego z nas. Nie ma jednak większej wartości, jaką jest zdrowie i życie człowieka. Bezpieczeństwo zdrowotne, poczucie bezpieczeństwa w trudnych chwilach naszego życia, kiedy przychodzi choroba, kiedy dotyka nas nieszczęśliwy wypadek, kiedy przychodzi na świat nowy członek rodziny, powinno nam towarzyszyć nieustannie. Takie poczucie powinna nam zapewnić ochrona zdrowia, lekarz rodzinny, przychodnie specjalistyczne, a przede wszystkim szpitale, finansowane ze środków publicznych przez narodowego ubezpieczyciela, jakim jest Narodowy Fundusz Zdrowia. Takim szpitalem jest m.in. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej. W przeszłości wielokrotny lider rankingów specjalistycznych szpitali w Polsce, mający doskonałe osiągnięcia medyczne, świetnie rozwijający się i mający dobre wyniki finansowe, będący dobrym pracodawcą i wzorem zarządzania. Przez kolejne nieprzemyślane decyzje personalne szpital pogrąża się w ujemnym wyniku finansowym. Odchodzą lub są zwalniani kolejni pracownicy. W budżecie Sejmiku Województwa Lubelskiego od 4 lat nie dostrzegłem żadnych dotacji inwestycyjnych dla tej jednostki. A przecież to tylko jeden z przykładów. Nie tędy droga. To nie jest miejsce na doświadczenia. To nie jest czas na dbanie o posady dla zasłużonych działaczy partyjnych. Ochroną zdrowia w Polsce muszą zarządzać najlepsi fachowcy. To oni wspólnie z lekarzami muszą budować poczucie bezpieczeństwa zdrowotnego. System ochrony zdrowia w Polsce jest w bardzo trudnej sytuacji. Jego niedomagania najbardziej uwypukliła i pogłębiła pandemia COVID-19. Nadmiarowa liczba zgonów w Polsce w przeliczeniu na liczbę mieszkańców podczas pandemii to niechlubny rekord Polski wśród 38 państw OECD. Spłacić ukryty dług zdrowotny Polaków, który narastał od lat, a w 3 ostatnich latach przybrał niewyobrażalne rozmiary, to jedno z największych wyzwań stojących przed nami. Tylko profesjonaliści mogą sobie z tym poradzić. Rozsądek i bezpieczeństwo.